Seniorze, nie daj się oszukać. Sprawdź rachmistrza. Halo? Spis powszechny? Seniorze, nie daj się oszukać. Rachmistrzowie nie chodzą po domach. Telefon, numer nieznany. Ciekawostka. Dzień dobry. Pan w sprawie spisu powszechnego, tak? Bardzo proszę o podanie swojego imienia i nazwiska i numeru legitymacji. Tak, moment. Tak, numer legitymacji. Już. Dziękuję bardzo. Numer nieznany, ale sprawdzimy, kto dzwonił. Infolinia numer 2227 i 59. Halo, dzień dobry. Infolinia Głównego Urzędu Statystycznego. Chciałem sprawdzić rachmistrza o nazwisku Jan Kowalski, numer legitymacji 492/83. Tak, nie istnieje? Ktoś się podszywał pod rachmistrza? Dziękuję za informację. Seniorze, zanim podasz swoje dane przez telefon osobie podającej się za rachmistrza, musisz go sprawdzić. Wejdź na stronę spis.gov.pl i w zakładce Sprawdź rachmistrza sprawdź jego dane i numer legitymacji. Lub zadzwoń na numer 22 27 i 59. I również tam zapytaj i potwierdź dane rachmistrza, nazwisko i numer legitymacji. Nie daj się oszukać. Zachęcamy do udziału w spisie powszechnym, jednak bezpiecznie i odpowiedzialnie. Najbezpieczniejszą i najwygodniejszą formą dokonania spisu powszechnego jest samo spis internetowy. Dlatego zrób to internetowo. Jednakże nie otwieraj linków, które są wysyłane z adresem do strony internetowej spisu powszechnego, ani SMS-ów. GUS nie wysyła linków z adresem do strony internetowej, ani takich SMS-ów. Wpisz stronę internetową samodzielnie spis.gov.pl i tam dokonaj wpisu. Jeśli masz problem, poproś o pomoc syna, wnuka albo sąsiada. Rekomendujemy internetowy spis powszechny.